Błyskawiczna reanimacja roślin. Nasze rośliny mogą być w różnej kondycji zdrowotnej. Nieraz sami nie wiemy, czego im brakuje, a niekiedy upał, a tym samym brak wody powoduje wiłdnięcie naszych upraw. Nie zawsze jest to nasza wina, szczególnie gdy nasz ogród jest oddalony od domu i możemy zaglądać do niego raz w tygodniu w weekendy. Przyjeżdżamy i zastajemy straszny widok, którego nikt z nas nie chciałby oglądać. Natychmiast interweniujemy i zaczynamy podlewanie. Dobrze, jeżeli jeszcze damy radę je uratować. Rośliny dostały wodę, ale ich kondycja i owocowanie się zatrzymało. Korzenie się przesuszyły. Wówczas szybko zaczynamy rozglądać się za czymś, co nie tylko je reanimuje, ale i przywróci dalszy rozwój, a przede wszystkim owocowanie. I wówczas na pomoc przychodzi nam produkt dostępny w każdym sklepie, czyli popularne piwo. Wprawdzie ono również składa się w 90% z wody, ale dodatkowo zawiera rozpuszczalny błonnik, śladowe ilości wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, sodu, cynku, miedzi, manganu, selenu, fluoru i krzemu. Rośliny uwielbiają zawarty w nim słód, ponieważ są komczuchami uwielbiają wszystko co słodkie. Dodatkowo piwo zawiera około 40 związków mineralnych, które dostarczają energii naszym roślinom. Także zawartość w nim witamin jest całkiem spora. Jeden litr tego napoju dostarcza około 200 mg różnych witamin, takich jak B6, B2, niacyna a także witaminy A, D, E i H. Widzimy więc, jak bardzo bogaty jest jego skład, ponieważ sole mineralne i wymienione powyżej witaminy oraz szybkie przyswalianie ich przez rośliny stawia go na dość wysokiej pozycji. Możemy podlewać nim nie tylko w przypadku potrzeby natychmiastowej reanimacji, ale dobrze jest też co jakiś czas napoić nim nasze rośliny. Pamiętajmy również, że nie warto oszczędzać przy zakupach, bo nieraz tylko drobna kwota decyduje o jakości piwa, ponieważ zależy nam, aby jego skład obfitował w możliwie najlepsze składniki. Do przygotowania tego specyfiku potrzebujemy półlitrową puszkę piwa, którą wlewamy do 10-litrowej konewki i dolewamy do pełna wody. Mieszamy i podlewamy po pół litra do litra pod każdy krzak w zależności od jego wielkości. Przypominam, że nie wolno żadną odżywką podlewać rośliny po suchej ziemi, ponieważ przesuszone korzenie nie będą jej wchłaniać w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli, tylko niewielka część do nich trafi, reszta zmarnuje się, a więc szkoda tylu cennych substancji. Czyli najpierw mocno podlewamy je samą wodą. Musimy odczekać około dwóch godzin, aby korzenie nią napuchły, a wraz z nimi delikatne włośniki, które bardzo wyraźnie powiększają zdolność korzeni do pobierania wody i składników pokarmowych. Dlatego dobrze jest mieć zawsze pod ręką taką pomoc czyli puszkę piwa uwielbianego nie tylko przez rośliny.